Cześć kochani, witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie dzień od make-upu. Chyba nigdy Wam nie pokazywałam, jakimi kosmetykami się maluję. Natomiast zrobimy sobie szybki makijaż i zapraszam Was do spędzenia tego dnia razem ze mną. A jeśli chodzi o podkłady, to ja bardzo lubię te podkłady. Focus poproszę. Zrobię to jak profesjonalna influencerka. Proszę bardzo, sfokusowało nam się na podkład. Jest to L'Oreal True Match. Bardzo go lubię i powiem Wam, że ja już go używam od gimnazjum. Naprawdę jest ze mną wiele lat. I ja sobie mieszam dwa odcienie, 3N oraz 4N. I tak sobie łączę go na ręce. Z racji tego, że jestem opalona, chodzę na solarium czasami, to potrzebowałam zdecydowanie troszkę ciemniejszego. Dlatego sobie mieszam. Ja już trochę podkładu mam na twarzy. Nie wiem, czy widzicie. Dlatego jeszcze sobie troszkę dodam, żeby ten efekt był bardziej kryjący. Bardzo lubię ten podkład. Z tego względu też, że właśnie ma fajne krycie. Bardzo dobre krycie w zasadzie. Właśnie to jest główny czynnik, jakiego szukam w podkładzie, czyli podkład dla mnie musi być mega kryjący. Szczególnie jeśli idzie już jesień, jeśli właśnie mam jakieś wypryski na twarzy, to jednak, abym czuła się bardziej komfortowo, to po prostu lubię to mocniejsze krycie. Jeszcze dopiero jest która godzina? Poczekaj. 10:26? Przygotujemy, a potem się stawi. To dasz mi 10 minut? Dobra. Dzięki. Właśnie, kochani, bo ja Wam nie mówiłam, z Jackiem dzisiaj robimy dla Was lasagne. W sensie, no Jacek zrobi, bo on to genialnie gotuje, naprawdę my po prostu oddajemy mu honor, świetnie gotuje, bardzo dobrze, już wiele rzeczy jadłam z Jacka ręki, słuchajcie. Tak gotuje. Fajnie, że mamy takiego faceta w rodzinie. Dzisiaj padło na zapiekankę, lasagne, nie wiem dokładnie, zaraz się go dopytamy, ale na pewno Wam wszystko pokażemy i może Wy też sobie odwzorujecie ten przepis i zrobicie u Was w domu. Jeśli chodzi o korektor, już Wam kiedyś wspominałam, że ten korektor jest moim ulubionym korektorem. Ten z Eveline jest naprawdę genialny, ma bardzo ładne krycie i fajnie rozświetla nam naszą skórkę pod oczami. I rozprowadzamy go sobie właśnie o, w ten sposób. Jeszcze zawsze jak mi zostaje jakaś resztka, to daję na brodę. Teraz czas na puder, również z Eveline. Już pokazywałam Wam go w moim makijażu jedną marką, kiedy robiłam makijaż kosmetykami właśnie od Eveline. I do tego używam takiego dużego pędzla. Trochę nakładam, zazwyczaj, bo tak troszkę na całą twarz generalnie, ale nie za dużo. Jeśli chodzi o rozświetlacz, ja używam tego z Rimmela, jest to odcień 001. I nakładam go na czubek nosa, na łuk kupidyna, słuchajcie, i na kość. I jeszcze lubię sobie dać tak nad łuk brywiowy właśnie. Mam generalnie dzisiaj ochotę na mocny makijaż, dlatego teraz przechodzimy sobie delikatnie do różu. Nie dam go za dużo, nie pokażę Wam różu, bo jest w złym stanie, ale róż mam z Vibo. Nie, z Lovely, mam róż z Lovely. Teraz słuchajcie, czas na cienie do powiek. Ja mam cienie z Eveline'a. Jest to taka kosteczka, która już u mnie nie wygląda za fajnie, jak możecie zauważyć, ale używam sobie tych najjaśniejszych cieni jak zawsze, bo po prostu takie mi najbardziej się podobają. Nie lubię siebie w mocnych cieniach, w kolorowych, jak najbardziej do mnie przemawiają beże. No i kochani, teraz czas na rzęsy. Ja już Wam mówiłam, że moim ukochanym tuszem do rzęs, a dzisiaj idę robić rzęsy, więc tak naprawdę ten tusz jeszcze dzisiaj sobie wykorzystam. Mam nadzieję, że nie chwieję kamerą. Tak naprawdę ten tusz dzisiaj jeszcze wykorzystam, bo o 17 jestem umówiona na rzęsy, nawet nie wiecie, jak się po prostu mega cieszę, bo bez rzęs to się czuję teraz jak, nie wiem, bez ręki, co najmniej naprawdę. Swoje mam bardzo delikatne, bardzo rzadkie, no nie przepadam za nimi, dlatego wolę siebie zdecydowanie w rzęsach zrobionych. Chyba cały czas chwieje mi się kamera, wybaczcie. Ale jeśli nie mam zrobionych rzęs, to właśnie sięgam po tuż z Eveline'a Variet. Kocham go, naprawdę. Nie widzę sensu w kupowaniu drogich tuszy do rzęs. Uważam, że naprawdę można fajny tusz do rzęs kupić za niższą kwotę, która również Was zadowoli. Kochani, właśnie nie dokończycie ze mną tego makijażu. Słuchajcie, jeszcze nażyłam bronzer z Eveline'a. Już brwi nawet nie będę podkreślała, tylko zatuszowałam sobie te rzęsy i w sumie jeśli chodzi o mój lekki makijaż, to zazwyczaj on tak wygląda. Czasami nawet pomijam bronzer, bo dzisiaj nie planuję nic
poza pakowaniem, ale do tego zaraz przejdziemy. I poza wyjściem właśnie na rzęsy, zaraz zrobimy sobie dobry obiadek razem z Jackiem, także zabieram kamerę na dół, a ja muszę wykonać jeden telefon. Oczywiście, kochani, z rana trzeba pamiętać o suplementacji. Dzisiaj mamy czwartek, tak więc muszę się wziąć za branie tabletek i powiem Wam, że takie organizery bardzo mi pomagają w systematyczności i poprzez to nie zapominam po prostu, aby wziąć taką tabletkę, także jest to mega ułatwienie dla mnie. Spójrzcie, dzisiaj mamy czwartek. Już mam przygotowane na piątek, sobota i niedziela. No i słuchajcie, kochani, dzisiaj trochę vlog kulinarny się zrobi. Zobaczcie, jak mój szwagier, czyli Jacek, przygotował już składniki na nasz obiad. Będzie to zapiekanka, która będzie się składała z kurczaka, z bekonu. Tutaj mamy warzywa przygotowane, cebula, kalafior. Co tutaj robi kalafior? Co za dziwne połączenie, ale na pewno będzie dobre. Śmietanka, masło, łaciate. Do tego mamy oliwki. To są oliwki? Czy powiedziałam coś głupiego? To jest jalapeno. Jezus! To jest jalapeno. Tutaj mamy makaron i mamy serek. Już ser te królewski. Proszę bardzo, nawet nie wiedziałam, że już taki ser tarte produkują z tej marki. Ja też nie wiedziałam, no. Gola, przebieraj się i zaczynamy. Nie, nie, nie. A tutaj mamy dział, słuchajcie, z przyprawami. Tutaj mamy sos. Proszę, jak to się wymawia? Sriracha. W każdym razie, proszę bardzo, tutaj macie. Ostry sos. Ostry sos. Tutaj mamy wszystkie potrzebne przyprawy, czyli pieprz, sól, papryka, z tego co widzę. Ostra, słodka? To jest słodka. Nie mamy ostrej. Niestety to jalapeno damy i ostrego sosu. O właśnie. Dalej mamy wegetę, słuchajcie. I wszystkie potrzebne przyprawy, ale to już później Wam na pewno o nich będzie powiem. Hejt za wegetę, ale my lubimy, więc. My lubimy wegetę, tak. Comfortable. Ja jeszcze, proszę Państwa, nie pokazałam kucharza. Dzisiaj szefem kuchni jest Jacek. I znowu wstyd dla dziewczyn, dwie baby w domu, facet gotuje. Niestety, kochani, jak ja nie ugotuję, to nie zjem. Odciska. Boczuś kroimy w kosteczkę z tego co widzę, a później na patelnię, prawda? Tak, generalnie według własnego uznania dziewczyny zawsze pierś, bekon lubią takie bardzo malutkie. Tak, malutkie kawałeczki. Jak wolicie większe, to po prostu pokrójcie sobie na większe. Pierś zrobimy osobno z przyprawami. Z przyprawami. A jakie przyprawy tutaj się przydadzą, szefie kuchni? Wszystko co będzie. Wszystko co pod ręką macie, słuchajcie. W sumie wedle uznania tak naprawdę, jakie przyprawy lubicie, tak możecie sobie tą pierś właśnie przyprawić. Kroimy w kosteczkę. W naszym przypadku będzie to drobna kosteczka. Może być pieprz, sól, przyprawa do mięsa, do kurczaka. Co lubicie? Teraz trochę soli. Pieprz, super. Teraz troszkę słodkiej papryki. Ja w tym czasie, kochani, zajęłam się oprawą herbacianą, chociaż do tego się przydam. Naczynka już mamy przygotowane do zapiekanek. Skąd macie te naczynia? Pewnie będą pytania, ale... Kurczę, nie pamiętam. Chyba w Londynie kupione. Chyba w Londynie. It's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you. Mm-mm. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right. When I'm with you, I feel so lucky I met you and I. Teraz polewamy sosem, który robiliśmy chwilkę temu, jajko, tyci, tyci, on serek topiony. Tak. Teraz druga warstwa, taka mniej. I znów to samo, prawda? Tak. Okej, okay. Czyli powtarzamy te czynności po prostu razy dwa. Zapiekanka
keksy idą do piekarnika i na jaką temperaturę i na jak długo? 200 stopni, będziemy kontrolować. Myślę, że 200? Pół godziny, bo to wszystko jest gotowe. 200 stopni, pół godziny, kochani. Dzień dobry kochani, mamy następny dzień, pewnie to widzicie po moich rzęsach, tak jak wam mówiłam, byłam umówiona na wizytę i już mam te rzęsy, także mega, mega się cieszę, ale co ja chciałam wam powiedzieć, co jest istotne, słuchajcie, pewnie już po tytule domyślacie się, gdzie ja to lecę, słuchajcie, mam wyjazd weekendowy, bardziej taki prywatny, z czego bardzo się cieszę, bo potrzebuję takiego wyjazdu, nie mam pojęcia, czy będę brała kamerę, nie wiem, czy chcę nagrać vloga, to jest taki mój wyjazd, w którym chcę wyciszyć swoją głowę i myśli, natomiast wezmę aparat, jeśli coś będzie wartego uwagi, aby to nagrać, to po prostu tak zrobię i mam nadzieję, że to uszanujecie, na pewno moi odbiorcy z Instagrama będą wiedzieli pierwsi, gdzie jestem, bo na pewno coś dla was opublikuję, ale nie jestem pewna, czy będę nagrywała z tego vloga, już nie mogę się doczekać, byłam już kiedyś w tym miejscu i mam do niego ogromny sentyment, także dzisiaj czeka mnie pakowanie, nieduże, bo tak jak mówię, jest to zaledwie 2 dni, natomiast mam wykupiony duży bagaż, dlatego skoro duży, to po prostu wezmę wszystko, co mogłoby być mi ewentualnie potrzebne na tym wyjeździe. Podobno pogoda ma być przepiękna, co mnie oczywiście cieszy. Od rana jestem, słuchajcie, na nogach. Byłam już w Rossmanie i kupiłam potrzebne rzeczy, takie kosmetyczne, także mogę z wami się tym podzielić, co udało mi się kupić. Mam tutaj płatki pod oczy, które bardzo lubię, bo niestety te z Pixi mi się skończyły. Waciki, pojemniczki małe na odżywkę oraz szampon, bo jednak bez sensu brać całe pełnowartościowe opakowania. Błyszczyk z Maybelline. Również kupiłam taki przepiękny róż z AA. Moją ukochaną konturówkę z Eveline'a już mi się skończyła, dlatego postanowiłam kupić drugą. Uwielbiam ją. Jest to odcień Nude. Następnie podkład, który ostatnio pożyczałam od siostry. Jest to 4N, bo ja mieszam go sobie z ciut jaśniejszym i wychodzi mój idealny kolor. Też nie wiem, tutaj wygląda na mega żółty i mega ciemne, ale jestem opalona, także mam nadzieję, że będzie ok. Kremik do rąk, mój ulubiony korektor, o którym już wam wspominałam, ja mam w odcieniu 01 i naprawdę jest przepiękny, pięknie nam rozświetla skórę pod okiem, także dziewczyny, naprawdę was zachęcam, nie jest drogi, warty uwagi, także koniecznie kupcie i przetestujcie, ja go uwielbiam. Dzisiaj w nocy wyjeżdżam, dlatego kochani, nie wiem, czy w ogóle dzisiaj zasnę, bo jadę na lotnisko w środku nocy, akurat trafił się taki lot, ani inny, ale na maksa się cieszę z tego wyjazdu, myślę, że to zresetuje totalnie moją głowę. W ostatnim czasie dużo się dzieje i jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i cieszę się jak po prostu małe dziecko z tego wyjazdu. Także co? Jeśli będzie co nagrać, to po prostu kochani wam to opublikuję, natomiast nie chcę robić sobie presji. Także idziemy się pakować. Chodźcie ze mną. Jak widzicie, jestem w połowie pakowania. Tak naprawdę to wszystko jest w trakcie. Przygotowałam sobie też taką malutką torebeczkę, którą zabiorę ze sobą. A nóż widelec może mi się przyda na jakiś wieczór. Bardzo ją lubię. W sumie jest bardzo malutka, natomiast do jakiejś eleganckiej stylówki będzie ładnie wyglądała. Oczywiście paseczek. Wzięłam, słuchajcie, też dwie sukienki. Tutaj mam jedną czarną z Laurelli, jedną z Zary. Tutaj jakiś topik mam. I nie wiem, czy pamiętacie, w Zara Haul pokazywałam wam te dresy, zamówiłam M-ki, okazały się za duże i właśnie zamieniłam sobie rozmiary i kupiłam rozmiar S, tak aby były na mnie idealne właśnie te dresy z szeroką nogawką. One były w komplecie z tą bluzą dresową z nowej kolekcji z Zary i powiem wam, że są genialne, także być może dzisiaj w nich polecę w nocy. Również spakowałam dwie pary jeansów, ciemne oraz jasne. Ale chyba, kochani, nie będę wam dokładnie pokazywała tych rzeczy, bo ja domyślam się i znam siebie, że ja po prostu 50 razy zmienię tak naprawdę środek tej walizki, bo stwierdzę, że coś mi jest niepotrzebne, a stwierdzę, że coś innego pewnie mi się przyda. Dlatego u mnie to jest zmiana i pewnie jeszcze zdążę się 2 razy przepakować przed wyjściem z domu. Dlatego to jest chyba najmniej istotne. Przejdziemy do pakowania kosmetyczek. Jeśli chodzi o mnie, to ja sobie kosmetyczki na wyjazd zawsze dzielę na dwie części, czyli jedna kosmetyczka jest do kosmetyków kolorowych, a druga kosmetyczka jest po prostu do pielęgnacji. Nie będę wam na ten moment pokazywała, jak wygląda środek mojej kosmetyczki do kosmetyków kolorowych. Na pewno wezmę tą kosmetyczkę. Uwielbiam ją, ja już kiedyś ją dostałam od mojej siostry. Już nie pamiętam na jaką okazję, ale jest bardzo fajna, elastyczna. Lubię ją z Victoria's Secret i myślę, że jeszcze ją na pewno znajdziecie. Natomiast jeśli chodzi o kosmetyczkę do pielęgnacji, tutaj mam taką przepiękną kosmetyczkę. To będzie jej pierwszy raz w podróży, także zobaczę, jak mi się sprawdzi. A natomiast nie jestem wymagająca, ale zobaczcie na sam design. Jest z moimi inicjałami J-ka w przepięknym pudrowym różu ze złotym zamkiem. Także zaraz sobie razem ze mną zapakujecie tę kosmetyczkę. A kosmetyczka jest z marki Noche, bo tego
Wam nie powiedziałam. Tak więc tutaj mamy żel oczyszczający, kremik na noc z Make My Dream od Ewy. Kocham, kocham ten krem. Następnie tonik, oczywiście musi być serum, krem nawilżający. Zobaczcie, jaka ona jest pojemna, jeszcze jest masa, masa miejsca. Następny kremik nawilżający z La Roche. Kocham go, naprawdę jest bardzo nawilżający i to nawilżenie utrzymuje się przez kilka godzin na naszej twarzy, a właśnie o tym, o to mi chodzi, na tym bardzo mi zależało. Oczywiście musimy schować jakiś perfum, termoochrona do włosów i osobno jeszcze zapakuję sobie płyn micelarny, jeszcze wiadomo waciki i takie inne dodatkowe rzeczy typu gumki do włosów, to jeszcze też będę musiała zapakować, natomiast myślę, że tą kosmetyczkę już mogę śmiało zapiąć i zobaczcie, ile ona pomieściła i spokojnie jeszcze z dwa kremy by tutaj do środka się zmieściły. Nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia, właśnie kończę się pakować, słuchajcie kochani, będę kończyła montować tego vloga, bo już chcę zaplanować go na dzień jutrzejszy, tak abym jutro mogła spędzić dzień ze spokojną głową. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i co, życzcie mi udanego weekendu. Ja już jestem naprawdę na maksa szczęśliwa. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz, kochani. Dajcie subskrypcję, zostawcie coś po sobie i widzimy się już w kolejnym filmie na kanale Budziki. Mua! Pa, pa!